Cześć, nazywam się Siwiec Łukasz i dzisiaj Wam przedstawię rolę 3D Sculpture, która zawiera aplikację X-Shape, która pozwala bezpośrednio w Twojej przeglądarce projektować ergonomiczne, organiczne kształty i zobaczycie w trakcie tej prezentacji, jak łatwa i jak bardzo intuicyjna jest ta aplikacja. Zaczynajmy! Na platformie Field Experience poza przechowywaniem naszych komponentów, projektów, mamy też pełne możliwości zarządzania zadaniami. I tutaj właśnie widzicie aplikację Collaborative Task, która służy do zlecania zadań i po prostu zarządzania. Dla mnie zostało podzielone zadanie w takim wypadku projektowania rączki i po wybraniu takiego zadania do zrobienia mamy oczywiście jego tytuł, a także pełen opis, co musimy zrobić w tym zadaniu. Również mamy ustalony priorytet zadania, a także czas, do kiedy musimy go zrealizować. Do poszczególnego zadania unikamy czegoś takiego, że wysyłamy w oddzielnej komunikacji mailem albo udostępniamy jakiś plik lokalnie lub podajemy jego lokalizację na dysku sieciowym. Do zadania mamy możliwość przyczepienia naszego załącznika i w tym wypadku naszym załącznikiem jest właśnie ten odręczny szkic. Z tego względu, że pracujemy na pulpitach nawigacyjnych, które dowolnie możemy sobie konfigurować i w mojej zakładce zadania mam również aplikację 3D Play, która służy do przeglądania dowolnej treści z poziomu przeglądarki. I mając taki załącznik w moim zadaniu, mogę po prostu przeciągnąć do mojej aplikacji 3D Play, aby zobaczyć i podejrzeć, co ja mniej więcej muszę wykonać. Jeśli to byłby model 3D, spokojnie będę mógł tutaj nim manipulować, obracać, przybliżać i weryfikować, czy wszystko zostało wykonane zgodnie z założeniami. Ok, więc teraz przejdziemy sobie już stricte do aplikacji X-Shape. Stworzymy sobie nowy komponent, oczywiście lokalizacja to jest moja przechowalnia w chmurze, nazwiemy sobie ją rękojeść i rozpoczynamy pracę. W pierwszej kolejności, żeby zakomunikować osobie, która zleciła mi to zadanie do wykonania, to również w mojej karcie, zakładce X-Shape, ściągnąłem sobie aplikację Collaborative Task, i też mam możliwość zobaczenia, co należy wykonać w tym zadaniu. I żeby teraz osoba, która zleciła mi to zadanie, wiedziała, że rozpocząłem pracę, więc po prostu przeciągamy na naszej tablicy kanbanowej, że to zadanie jest w trakcie realizacji, czyli rozpoczęliśmy nad nim pracę. Zmaksymalizujemy sobie okno naszej aplikacji X-Shape i w pierwszej kolejności będziemy bazowali na tym odręcznym szkicu, który jest, więc przejdziemy sobie do narzędzi i wstawimy zdjęcie. Wybierzemy zdjęcie. Również musimy wskazać płaszczyznę umieszczenia, więc wybierzemy sobie płaszczyznę YZ jako umieszczenie i zmienimy sobie skalowanie. Otóż zmienimy sobie skalowanie z ręcznego na punkty na ekranie. Z tego względu, że na tym szkicu mamy 200 mm długości naszej rączki i chcielibyśmy zachować nasz model w odpowiedniej po prostu skali i w odpowiedniej po prostu wielkości. Więc wybierzemy sobie punkty i teraz przyciągniemy sobie w jedno miejsce. Gdzie się rozpoczyna zdjęcie i gdzie się kończy. I ta odległość pomiędzy tymi punktami wynosi 200 mm. Nasze zdjęcie zostało wstawione, więc rozpoczniemy sobie teraz od tworzenia naszego prymitywu. Zawsze od niego musimy po prostu wyjść, jeśli będziemy projektowali w aplikacji X-Shape. Wybierzemy sobie kulę. Wybieramy płaszczyznę wstawienia. I tutaj również mamy możliwość ustawienia naszych linii podziałowych. Ustawimy sobie dwie linie i troszeczkę zwiększymy sobie skalę naszej kuli.
teraz zbazujemy sobie ją tutaj na odpowiednim położeniu i po prostu zwykłym zaznaczeniem poszczególnych punktów osiągniemy sobie ją tutaj do końca naszego modelu. Kolejnym krokiem damy sobie kilka pętli. W ilości dwie sztuki. Dzięki temu będziemy mieli lepszą kontrolę. Daje nam to większą możliwość kontroli, bo jak widzicie, mamy większą ilość ścian, krawędzi, a także punktów, którymi możemy po prostu manipulować. Również dodawanie takich pętli może odbywać się przy użyciu szybkiego boss skrótu, który się pojawia po wyborze odpowiedniej krawędzi. Również takie pętle możemy spokojnie usuwać, zaznaczając ją, wybierając klawisz Delay z klawiatury. Troszkę sobie zmniejszymy wysokość naszego modelu. I zależy nam, aby te ściany pierwsze od czoła były płaskie. Używam tego specjalnego narzędzia i dzięki temu widzimy wizualnie, że te elementy, te dwie ściany są płaskie, a wokoło nich mamy taką niebieską postulinię, która informuje nas, że nie ma styczności pomiędzy tymi dokładnie ścianami. Kolejnym krokiem jest ustawienie sobie symetrii naszego prostu modelu. Więc taką symetrię sobie włączymy z tego względu, że ta rękojeść będzie symetryczna i wybieramy sobie w tym przypadku płaszczyznę YZ. I wszystko to, co zrobimy po lewej stronie lub po prawej, będzie miało odniesienie do naszej po drugiej. W naszym szkicu widzimy ciemne linie, które będą symbolizowały brak styczności, brak ciągłości. I dodamy sobie jeszcze jedną pętlę w tym miejscu. Wybierzemy te krawędzie i ustawimy, że mają być zakończone na ostro. Czyli nie ma pomiędzy nimi ciągłości. Między tymi ścianami ma ciągłość, tak samo jak robiliśmy na samym początku. Teraz spojrzymy sobie na naszą górę naszego modelu. Bierzemy sobie z głównego paska filtr wyboru ścian. Bierzemy sobie tutaj te wszystkie ściany od góry i użyjemy funkcji podziału tych ścian. Dzięki temu zwiększymy ich ilość na górnej ścianie, co nam da lepszą kontrolę. Również możemy to wybrać polem i ja będę chciał, żeby wokoło nich też były zamknięte krawędzie. Kiedy włączymy sobie ramkę graniczną, widzę, że mój model jest odrobinę za duży. Zmodyfikujemy sobie wielkość naszego modelu, użyjemy sobie skali niejednorodnej i tutaj podamy sobie całkowitą wielkość naszego finalnego projektu, więc wzdłuż X ustawimy sobie 60 mm, wzdłuż Y, czyli nasza całkowita długość będzie wynosiła 200 mm i wzdłuż Z 75 mm. Kiedy nasz model jest już o odpowiedniej wielkości, zmienimy sobie jego przezroczystość, abyśmy widzieli wszystkie te krawędzie, które znajdują się na naszym zdjęciu. Zaznaczymy sobie wszystkie elementy naszego modelu, po to, aby go spozycjonować w odpowiednie miejsce i dopasować do naszego szkicu. I wyłączymy sobie ramkę graniczną. Dzięki potędze, jaka jest w aplikacji X-Shape, wybieramy poszczególne wierzchołki, ściany i używając triady przyciągamy i dopasowujemy je do naszego zdjęcia. Jak widać, ten proces jest bardzo łatwy.
Następnie bierzemy sobie z przodu punkty i ustawimy im wyrównanie z dwóch linii. Dzięki temu całkowicie z przodu naszej rękojeści te wszystkie ściany i te wierzchołki są wyrównane. Podobnie używając wyboru dolnej krawędzi za pomocą pola zaznaczenia, mam możliwość szybkiego wyrównania krawędzi i powiem szczerze, to jest bardzo fajna funkcja z tego względu, że polega na narysowaniu, trzymając lewy guzik myszy pewnie większego ręcznego szkicu i te elementy automatycznie się tutaj dopasowują. Patrząc teraz na nasz model z góry, bierzemy sobie szybki filtr wyboru postu pętli i zrobimy sobie taką rzecz, że nasza rękojeść troszkę będzie ergonomiczna, więc tą pętlę sobie delikatnie tutaj zwężymy, a tą na końcu drobinkę sobie ją zwiększymy. Teraz to jest dobry moment, aby dodać do naszego tutaj modelu miejsce na palec wskazujący, więc bardzo szybko jesteśmy w stanie, tylko sobie przełączymy na wybór elementów, bardzo szybko jesteśmy w stanie zrobić wyciągnięcie i z tego względu, że mamy włączoną symetrię, widzimy to wyciągnięcie też i po drugiej stronie. Kiedy wybierzemy sobie te dwie ściany, troszeczkę sobie je tutaj zmniejszymy. Mamy dopasowaną naszą rękojeść do naszego szkicu. Kiedy stworzyliśmy ten komponent na naszą rękojeść, zapisaliśmy ją. Ostatnim krokiem, jaki musimy zrobić, nasz komponent dodać do naszego zadania, aby osoba, która będzie akceptowała, sprawdzała naszą wykonaną po prostu pracę, od razu mogła sobie otworzyć na przykład w aplikacji 3D Play z poziomu przeglądarki, aby zobaczyć ten gotowy po prostu model. I przyciągam moje zadanie jako zakończone. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia wkrótce.